A co w temacie pieniędzy? Jak sobie radzić z problemami finansowymi? I co o tym mówi numeroterapia? Zapraszam na materiał. Dzień dobry. Jestem ubrana na zielono, bo będziemy dzisiaj mówić o pieniądzach. A wiadomo, że kolor zielony właśnie symbolizuje dla niektórych dolary, stąd dzisiaj jestem ubrana specjalnie dla Was na zielono. Dobrze, właśnie się skończył kurs przyciągania pieniędzy, bo trwał on w styczniu 2023. Gdzie była grupa 20-osobowa i okazało się, co mnie w ogóle oczywiście nie zaskoczyło, że większość osób ma podobne problemy finansowe, czyli na przykład z jednej strony chciałoby lżej zarabiać, a z drugiej strony siedzi w tym miejscu, gdzie się trudno zarabia. Chciałoby w coś zainwestować, ale się boi, chciałoby otworzyć swój gabinet, swój interes, ale się boi, bo już raz nie wyszło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tym, co utrudnia nam działanie właściwie we wszystkim, to powiedziałabym, że jest nasz lęk, nasz wstyd, nasze poczucie nie dość dobry, może nie dam rady, ale to wszystko i tak sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś naprawdę chce lekko przyciągać pieniądze, to musi odrobić pracę domową i znaleźć te kody w podświadomości, które mu to utrudniają. I dokładnie to robimy na sesjach. Bardzo dużo ludzi zgłasza się do nas właśnie, ja to nazywam nie tyle z problemami finansowymi, tylko z brakiem satysfakcji finansowej. Czyli to oznacza, że jesteś w takim momencie życia, że czujesz, że te pieniądze są dla Ciebie problemem. To nie musi oznaczać, że ich nie masz albo że masz kredyt, a którego nie możesz spłacić, chociaż też tak może być, ale bardziej to oznacza, że czujesz, że możesz mieć tu lżej, a masz ciężko. No i tak jak na kursie robiliśmy, zajęliśmy się kilkoma aspektami, ale cały czas prowadziliśmy w tą stronę zajęcia, żeby uczestnicy odkrywali tak naprawdę często sami przed sobą swoje blokady, swoje lęki, swoje kody. Energia grupy zadziałała i oczywiście mogliśmy wspólnie znajdywać jakieś pomysły, czyli jak ktoś chciał inwestować, a ktoś inny znał się na inwestowaniu, to oczywiście mieli okazję się spotkać, mieli okazję współpracować, co było bardzo fajnym doświadczeniem. I z tego kursu powstało kilka bardzo fajnych pomysłów, które uczestnicy mają teraz realizować. Ale co można zrobić samemu? Najważniejsze dla Ciebie jest to, żebyś sam przed sobą zrozumiał, co Ty tak naprawdę o tych pieniądzach myślisz. I druga zasada, która mówi o tym, że jeżeli jesteś gdzieś w jakimś punkcie w życiu i wykonujesz biznes, który jest po prostu w trudnej branży, to zastanów się, czy się nie przebranżowić, bo to też wyszło na kursie, że przebranżowienie się może być dla niektórych naprawdę fajnym rozwiązaniem. Jeżeli chcesz etat, to otwórz się na to, że pracodawcy są teraz coraz bardziej otwarci na to, żebyś pracował w różnych godzinach pracy, może zdalnie. Mówię tutaj, bo myślę sobie o takiej cudownej uczestniczce, która przyszła do nas z małym dzieckiem i mówiła, że ona by chciała zmienić pracę, ale boi się, bo co z dzieckiem, nie? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystkie rzeczy to są takie troszeczkę na zewnątrz. Ja bardzo lubię tutaj ten przykład tej góry lodowej, która stoi, takiego lodowca, który stoi w wodzie i widzimy tylko 1/4, a 3/4 są pod wodą, nie? I w numeroterapii my się zajmujemy tym, co jest pod wodą. To jest istotniejsze.
I właśnie dlatego zachęcam Cię do zrobienia sobie różnego rodzaju testów, jak ja się czuję w sklepie, czy ja sobie pozwalam. O, na przykład na którychś zajęciach wyszło, że uczestnicy mają problem z przyjmowaniem prezentów. Nie tyle, oni dają bardzo chętnie, ale mają problem z przyjmowaniem prezentów, nie? Dlatego to też jest ważne, żebyście sobie uświadamiali, jak wy w tej sytuacji jesteście. Czy wy jesteście otwarci na to, żeby przyjmować coś od wszechświata? Czy wy jesteście otwarci na to, żeby dostać więcej? Na moim kanale znajdują się takie medytacje, jedna jest z dłonią, takie punkty dłoni, meridiany. Tam się pobudza i sprawdźcie sobie, czy macie na przykład blokady rodowe. I znowu, oczywiście jak ktoś lubi pracować z energią rodu, fajnie, też kiedyś to robiłam, ale i tak skończycie w miejscu wy i wasze kody podświadomości. Bardzo często jest tak, że my nie lubimy pieniędzy. My chcemy te pieniądze mieć, ale my ich nie lubimy. Albo jesteśmy bardzo mocno zaprogramowani, że bez pracy nie ma kołaczy i nie da rady, żeby zarabiać lekko. I jak ktoś na przykład ogranicza sobie pracę, to te pieniądze nie przychodzą z innych źródeł, a powinny. Albo by mogły. O, to jest lepsze słowo. Dzisiaj rano, jak się przygotowywałam wiedziałam, że będziemy nagrywać i robiłam sobie medytację, i w mojej prywatnej medytacji usłyszałam takie zdanie, jak pytałam, co w tym filmiku będzie ważne, żeby powiedzieć, że pozwól, by pieniądze przypłynęły do Ciebie z różnych źródeł. Co to oznacza? Dla każdego coś innego. Ale chciałabym dzisiaj w każdym widzu, kto ogląda ten filmik, zasiać ziarno możliwości, nadziei na to, że właśnie może być lżej, że możesz być bardziej usatysfakcjonowany finansowo. Czego oczywiście z całego serca życzę. Zapraszam na stronę www.instytutnumeroterapii.pl. Znajdziesz tam informacje o numeroterapeutkach, które mogą Cię w procesie poprowadzić. Albo jeśli chcesz być numeroterapeutą, to tam się dowiesz, jak to zrobić. Tyle z mojej strony. Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście do obserwowania profilu na Instagramie, zapraszam na Facebooka i oczywiście zapraszam do subskrybowania. Olga Stępińska.